Paweł Jakubiak, trener Mszczonowianki i Mszczonów po meczu 21. kolejki. Mszczonowianka, patrząc na tabelę, to niespodzianka. Przegrywa dzisiaj z Prochem Pionki 0-2. Trenerze, no, trener widział, jak ten mecz wyglądał, jak grał Proch Pionki, ale porozmawiamy trochę o Mszczonowiance. Co cię zawiodło, że nie strzelacie bramki, a wysuniecie z tego, co się dużą ofensywną i raczej sporo tych bramek strzelacie. Co dzisiaj się stało? Znaczy, dzisiaj zapłaciliśmy cenę ostatnich dwóch tygodni, tak? Gramy piąty mecz w przeciągu dwóch tygodni, gramy co trzy dni. Wszystkie mecze, bo dwa razy mieliśmy Pilice, raz mieliśmy Mazowie, wszystko goniliśmy do praktycznie do 90 minuty. No i dzisiaj zapłaciliśmy za te mecze poprzednie bardzo wysoką cenę, co nie usprawiedliwia nas. Te mecze poprzednie nie usprawiedliwiają nas, żeby tak grać jak dziś, bo my od siebie wymagamy więcej, ja wymagam więcej od zespołu, ale i zespół sam od siebie wymaga i musi wymagać więcej. Też spodziewaliście się, że może być tak ciężko dzisiaj, bo jednak Proch sporo bramek traci, jest nisko w tabeli, wy wiadomo, inne cele, inne realia. Dzisiaj wam czymś zaskoczył, czy tak to właśnie na tym boisku miało wyglądać, że taki mecz do pierwszej bramki, że my strzelimy i pójdzie, tak myśleliście pewno? To wiadomo, założenia przed meczem są różne, ale później boisko to weryfikuje. Wiedzieliśmy, jak ten mecz będzie wyglądał, wiedzieliśmy, że zespół Prochu przyjedzie walczyć tu o życie, byliśmy tego świadomi, ale wiedza przed meczem nie zawsze się sprawdza, nie przekłada na to, co się później dzieje na boisku. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Ryszard Kusek, trener Prochu Pionki. Proch, trzeba to powiedzieć, stawił niespodziankę w Mszczonowie, wygrał 2-0. Dla nas punkty na wagę złota. Trenerze, my dzisiaj byliśmy schowani za podwójną tarczą, czekaliśmy na kontry, doczekaliśmy się, strzelaliśmy. Chyba wszystko cię zatrybiło tak, jak to trener przed meczem zakładał. Witam serdecznie wszystkich w bardzo dobrych nastrojach. Tak jak powiedziałeś, no, mecz dzisiaj na pewno bardzo trudny. Przyjechaliśmy schowani za podwójną gardę. Byliśmy ustawieni defensywnie, ale tak jak mój przyjaciel i mentor, trener, z którym mam teraz bardzo fajny kontakt, trener Zdzisław Byrdy, cały czas gdzieś podpowiada mi, podpowiada nam również, żeby z tyłu ustawić się bezpiecznie, bronić własnej bramki, a grać dzidę do przodu, jakiegoś szybkiego na szpicy i wtedy mecz można z takim trudnym i bardzo, bardzo zorganizowanym zespołem jak Mszczowianka Mszczonów wygrać mecz. No i dzisiaj to zdobyliśmy, za co mu bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Doświadczonego bardzo trenera, który tam współpracował również z trenerem Antoniem Piękniszkiem. Pragnę przede wszystkim pogratulować chłopakom za fajną postawę, za bardzo dobrą realizację. Za bardzo dobrą realizację celów meczowych, przede wszystkim ustawienia w obronie, ustawienia defensywnego z dobrą asekuracją, z dobrą wymiennością pozycji, bo ta pozycja była naprawdę u każdego zawodnika na 100% w pełnym tego słowa zaangażowaniu i takim nawet można powiedzieć w polocie. Odkryciem tego meczu, muszę tu też zaznaczyć następne nazwisko, jest nasz młodzieżowiec wychowany KS Proch Pionki, Kuba Drab, który zaprezentował się naprawdę z bardzo dobrej strony. Trenerze, przerwę w tej chwili, bo właśnie chciałem o to zapytać, bo po pierwsze Proch na trudnym terenie z grającą ofensywnie Mszczonowianką nie traci bramki, czyli pierwsza pozytywna rzecz, zero z tyłu. Druga pozytywna rzecz, przejmuje się Piotrek Skabania, wreszcie strzela gola po tych kilku sytuacjach zmarnowanych. Trzecia rzecz, debiutuje w wyjściowym składzie Kuba Drab, debiutuje pozytywnie. Z tych trzech pozytywów, co najbardziej trenera cieszy? No wszystkie trzy, ale ja zawsze lubię stawiać na młodzież. No, pracowałem w Śląskim Związku Piłki Nożnej jako trener kadry Śląska przez 11 lat, też z bardzo dobrym trenerem Janem Benigerem, który był moim szefem przez 11 lat, będąc w Katowicach trenerem młodzieżowych reprezentacji Śląska. I tutaj stawiając na tego chłopaka, miałem troszeczkę jakieś obawy, ale dzisiaj rozwiał je całkowicie. Rozwiał je w 100%, bo naprawdę zachowywał się jak profesjonalista, przytrzymał piłkę. Za dużo nie chcę mówić, żeby w piórka nie obrósł, bo jeszcze przed nim daleka droga do gry na wyższych poziomach, a ma takie predyspozycje, żeby grać wysoko, bo był nawet chwalony przez działaczy z meczu, gdzie graliśmy z Wyfowią, jednego z panów redaktorów Kanał Plus, który również zauważył jego potencjał piłkarski.
cieszę się bardzo, tak? Bo po takim meczu no, można się cieszyć, można świętować, aczkolwiek trzeba się skupić na dalszych meczach, ponieważ zostało nam 5 kolejek. To utrzymanie musimy, że tak powiem, wytargać, wyrwać z tymi przeciwnikami, z którymi będziemy grać w najbliższych kolejkach. I te mecze myślę, że pozwolą nam na to, żeby te bezpieczne 9. miejsce zająć. Oczywiście piłka jest, jak to mówił trener Górski, dopóki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe. Także liczymy na to, że uda nam się zrealizować cele, które sobie założyliśmy na początku sezonu. Żal oczywiście jest tych pierwszych meczy, które gdzieś nam przyleciały koło nosa na Grójcu, gdzie bardzo dobrze graliśmy, a mecz przegraliśmy. Dzisiaj graliśmy, można powiedzieć, jakby obserwatorzy tu byli, może nieładną piłkę, takie catenaccio, włoskie granie, ale skuteczne, tak? Ze zwycięstwem, z radością wracamy do pionek i przygotowujemy się do kolejnych 5 spotkań w lidze. Dzięki bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.